W programie festiwalu Bruna Schulza państwo na pewno zauważyliście to spotkanie pod tytułem Zmyślenie i prawda. Miała poprowadzić i poprowadzi dzisiaj autorka pierwszej monografii Olgi Tokarczuk, doktoratu, który nie zdradzę wielkiej tajemnicy, Oldze jest bardzo bliski. Olga uważa, że to jest po prostu świetna książka i ja również od czasu jak ją dostałem. Gdybyście państwo nie wiedzieli, w czym będziecie uczestniczyć, to wam przeczytam. Jak działać za pomocą słów? Dyskurs krytyczny. Bo jesteście na spotkaniu autorskim. Katarzyna Kantner. Mieliśmy malutkie, kameralne spotkanie. A to kompletnie nie jest ze scenariusza, to kompletnie. Natomiast rozrosło nam się to ponad miarę, może nie ponad miarę. My generalnie zamierzamy rozmawiać o literaturze Nobla, zostawiam z boku. Chociaż jeszcze mamy parę rzeczy do powiedzenia, zanim zaczniecie rozmawiać o literaturze, dobra? No, ale prowadząca jest literaturoznawczynią, więc zrozumiałe, co powiedziałem. Dla większości z nas. Proszę państwa, ja nie wiem, ile osób my mogliśmy przyjąć, taką liczbę osób, jaka mieści się w NFM-ie. Nie wiem, ile jest nas na zewnątrz, ale Olga, jeśli mogę cię prosić, powitałabyś tych państwa, którzy na zewnątrz cię... Tak, jestem świadoma tego, że na zewnątrz jeszcze patrzą ludzie na nasze duże, powiększone głowy gdzieś. Pozdrawiam. Bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy wrocławianom, że w ten sposób świętują Nobla dla swojej honorowej obywatelki. W imieniu wrocławian, to zrozumiałe, Olgę przywita prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Napisałem sobie tutaj dobry wieczór, ale jaki to jest dobry wieczór? To jest wspaniały dzień, piękna pogoda, piękne słońce, uśmiechy na państwa twarzach, zarówno was tutaj zgromadzonych, jak i kochanych wrocławianach stojących na zewnątrz. Jeździłem dzisiaj na rowerze koło ciebie, Olga, skądinąd po Parku Południowym, tak samo, zmieniające kolory liście. Pięknie, dlatego dzień dobry we Wrocławiu. Witam państwa bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko państwu, zarówno tym, którzy są tutaj z nami w Narodowym Forum Muzyki, jak i tym, którzy przyszli dzisiaj na Plac Wolności i zgromadzili się przed telewimem, ale także chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich, którzy oglądają nas za pośrednictwem mediów. Dzień dobry, Olgo. Witam pani Kasiu. Cześć, Irku. Witam wszystkich gości festiwalu Bruno Schulza. Olgo, witaj we Wrocławiu. We Wrocławiu Tadeusza Różewicza, we Wrocławiu Rafała Wojaczka, we Wrocławiu Tymoteusza Karpowicza. Witaj w twoim Wrocławiu. Olgo, witaj w domu. Moi drodzy, odbierając nie tak dawno, bo w czerwcu honorowe obywatelstwo Wrocławia, mówiłaś, Olgo, tak. To miasto po wojnie zostało ufundowane na wielkim historycznym paradoksie. Obwołane twierdzą i skazane na zagładę przez swoich niemieckich obrońców, zostało z miłością odbudowane rękami przybyszów, imigrantów, nowych osiedleńców. Powtórzmy, z miłością. Słuchałem cię wtedy, czytałem później te słowa wielokrotnie. Uświadomiłem sobie,
że ja też tak widzę i rozumiem nasze miasto. Jako miasto ufundowane na miłości. I choć proces powojennej odbudowy jest już na ukończeniu, to Wrocław nie będzie przecież miastem skończonym i zamkniętym. Będziemy je wznosić dalej. Wierzę, że wspólnie, niezależnie od politycznych różnic, o których tak bardzo często mówisz. I co ważne, będziemy je wznosić z miłością. Dlaczego miłość jest ważna, moi drodzy, w budowaniu miasta? Bo prowadzi do szczęścia. Jeśli umiemy kochać naszych współmieszkańców, sąsiadów, inaczej patrzymy na to samo miasto. Całe staje się domem, domem idealnym, bo pozbawionym ścian. A miłość do ludzi, do miasta każe nam nie tylko dbać o lepsze, codzienne życie nas samych, ale też z taką delikatnością i troską spojrzeć na tych słabszych i tych potrzebujących. I zarówno ja, jak i każdy inny prezydent miasta z całą pewnością w sposób szczególny do takiego właśnie patrzenia, do takiego patrzenia z miłością jest zobowiązany. Żeby w codziennych obowiązkach o tym nie zapomnieć, musimy szukać ludzi drogowskazów. Wrocław miał do nich z całą pewnością szczęście. Również do tych, którzy mówili o wadze miłości. Dziś drogowskazem jest dla nas Olga Tokarczuk, jej osoba i jej dzieło. Wczoraj powiedziałaś, słuchałem uważnie, wczoraj powiedziałaś, że nie chcesz być wyrocznią. My też tego nie chcemy, ale pozwól nam jako drogowskaz się traktować. Olgo, to najwyższe wyróżnienie Wrocławia, honorowe obywatelstwo miasta, już masz. Warto pamiętać, że to honorowa obywatelka Wrocławia otrzymała literacką Nagrodę Nobla Nieodwrotnie. W tym sensie wyprzedziliśmy Szwedzką Akademię. Jesteśmy od nich znacznie lepsi. Najważniejszą nagrodę literacką na świecie, Nagrodę Nobla, także masz. Klucze do serc mieszkanek i mieszkańców Wrocławia również są, i to nie od dziś, w twoich rękach. O czym świadczy wypełniona tutaj po brzegi sala, ale także nasi współmieszkańcy, którzy stoją dzisiaj przed Narodowym Forum Muzyki. Ale przyjmij ode mnie, proszę, od nas w istocie jeszcze dwa inne klucze. Pierwszy w czasach, gdy miasto otoczone było murami i bramami, miał ogromne znaczenie. Dziś chciałbym, aby trafił w twoje ręce, bo jako mieszkanka Wrocławia sprawia, że miał bardziej otwarte na świat i na drugiego człowieka. Klucz do bram miasta w twoich rękach zapewnia nam symboliczne bezpieczeństwo ideałów, o których mówisz, ale które dla nas są także niezwykle ważne i o których tak często mówimy przecież we Wrocławiu. Ideałów, które tutaj we Wrocławiu wyznajemy i szanujemy. W imieniu Wrocławia bardzo ci za to chciałbym podziękować. Ale jest też rola drugiego klucza, który przekazuję. Moi drodzy, pozostanie jeszcze przez chwilę dla państwa tajemnicą rola tego klucza. Mogę zdradzić, że symbolicznie, podobnie jak ten do bram miasta, będzie on pełnił ważną funkcję narzędzia otwierającego bramy dialogu i współpracy europejskiej i światowej w dziedzinie literatury. Olga oczywiście już tę tajemnicę zna. Dziękuję ci bardzo, że zgodziłaś się przyjąć ten klucz, będąc świadomą, jak dużym jest zobowiązaniem. A państwo, myślę, że dowiedzą się o tej tajemnicy już wkrótce. Jestem przekonany, że ucieszy ona nas wszystkich. Olgo, już jest. Olgo, witaj raz jeszcze we Wrocławiu, w domu dumnym z twojego sukcesu i szczęśliwym. W domu, który nadal chcemy budować z miłością.
Gratuluję, dziękuję i moi drodzy, rozpocznijmy to wspaniałe popołudnie. Bardzo Ci dziękuję.